Ja modlę się teraz, Ojcze, za każdą kobietę, która jest niewolnikiem, która jest wykorzystywana albo która została wykorzystana, Panie, która jest zamknięta i której ciało, Panie, zostało wykorzystane. Ja modlę się pierwszą modlitwą apostolską, fragmentem z listu do Efezjan, aby Bóg Pana naszego, Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia w głębszym poznaniu Jego samego. Niech da wam światło oczy serca, tak byście widzieli, czym jest nadzieja waszego powołania, czym jest bogactwo chwały i czym przemożny ogrom Jego mocy względem nas wierzących na podstawie działania Jego potęgi siły. Ja modlę się, Panie, za każdą kobietę, która jest niewolnikiem i która jest wykorzystywana, aby poznała, Panie, działanie Twojej potęgi i siły, Panie, aby poznała Twój ogrom i Twoją moc. I ja modlę się, Panie, aby w ciemności, tam, gdzie nie masz życia, Panie, powstało Twoje życie, abyś przywrócił życie. Ja modlę się o objawienie dla każdej z tych kobiet tego, co przygotowałeś, abyś, Panie, objawił swój plan na ich życie i na to, kim są w Tobie, Panie, kim są. Ja modlę się o przywrócenie godności dla każdej kobiety, która została albo jest wykorzystywana, Panie. Ja modlę się o przywrócenie tożsamości w Tobie dla każdej z tych kobiet. Ja modlę się, Panie, abyś przywrócił życie i przywrócił wolność, Panie. I aby w ciemności, w której są, Panie, zobaczyły światłość, aby w beznadziei, Panie, absurdalnie ujrzały to, jak wielki jesteś, jak wielka jest Twoja chwała, Panie. I aby uznały Ciebie jako Pana tam, gdzie są, nawet jak nic na to nie wskazuje, Boże, że jesteś. I modlę się, aby objawiła się Twoja potęga i Twoja chwała w tym, że przywrócisz im godność, że przywrócisz im wiarę, tożsamość, Panie, i wyprowadzisz ich na wolność. W imieniu Jezusa modlę się o to. Błagamy za Twe córki, co stały się niewolnicami. Ty masz moc wyprowadzić je na wolność. Uwolnij je. Panie, mów do nich, nie lękaj się, bo Cię wykupiłem. Wezwałem Cię po imieniu, Tyś jest moja. Gdy pójdziesz przez wody, ja będę z Tobą. Gdy przez rzeki nie zatopią Ciebie, gdy pójdziesz przez ogień, nie spalisz się, nie strawi Cię płomień, albowiem ja jestem Twój Pan, Twój Bóg, Święty Izraela, Twój Zbawca, więc nie lękaj się, bo ja Ciebie wykupiłem, wezwałem Cię po imieniu, Tyś jest moja. Otwórzcie się, bramy wolności. Otwórzcie się, bramy wolności. Niech córki królewskie wyjdą na wolność. Otwórzcie się, bramy wolności. Otwórzcie się, bramy wolności. Niech córki królewskie wyjdą na wolność. Otwórzcie się, bramy wolności. Otwórzcie się, bramy wolności. Niech córki królewskie wyjdą na wolność. Otwórzcie się, bramy wolności. Otwórzcie się, bramy wolności. Niech córki królewskie wyjdą na wolność. Otwórzcie się, bramy wolności. Otwórzcie się, bramy wolności. Córki królewskie wyjdą na wolność. Otwórzcie się, bramy wolności. Jesteście drogi w moich oczach. Nabrałyście wartości, ja was miłuję. Otwórzcie się, bramy wolności. Niech córki królewskie wyjdą na wolność. Otwórzcie się, bramy wolności. Otwórzcie się, bramy wolności. Niech córki królewskie wyjdą na wolność. Otwórzcie się, bramy wolności. Otwórzcie się, bramy wolności. Niech córki królewskie wyjdą na wolność. Otwórzcie się, bramy wolności.